6,40 i 6,52 zł netto za metr sześcienny, tyle jeleniogórzanie będą płacić za wodę i ścieki przez najbliższe 12 miesięcy. Wody Polskie ustaliły także nowe stawki abonamentowe. W najbardziej popularnej grupie dla posiadaczy e-faktur wzrosną one o 46 groszy. Zgodnie z przepisami to my złożyliśmy wniosek taryfowy, który został zatwierdzony przez Wody Polskie, które się nie dopatrzyły żadnych uchybień w tym wniosku taryfowym. Uważam, że ta ocena była dosyć merytoryczna, zresztą współpraca z Wodami Polskimi na ten moment układała nam się, jeśli chodzi o wniosek taryfowy, układała nam się dosyć dobrze i liczę, że tak będzie dalej. Niestety na tym etapie dobra współpraca pomiędzy spółką Wodnik a Wodami Polskimi się zakończyła. Przyczyną tego jest wprowadzenie przez nową strukturę jednostkowych opłat za usługi wodne w myśl nowego prawa wodnego. Wody Polskie w tym roku naliczyły spółce nową opłatę, tak zwaną opłatę stałą, której do tej pory nie było. I ta opłata stała właśnie w lewej części dotyczy oczyszczalni ścieków. Myśmy do tej pory nie płacili, a dzisiaj za to płacimy. Głównie mamy żal, jeżeli chodzi i zastrzeżenia do tej opłaty na oczyszczalni ścieków, do tych dwóch wylotów awaryjnych, mamy w pozwoleniu wodnoprawne możliwość 10 zrzutów w ciągu roku, a policzono tak jakbyśmy 365 dni zarobili. Inaczej sprawę widzi RZGW Wrocław Wody Polskie. Ich zdaniem nowa opłata stała, jak i zmienna, jest wprowadzona w miejsce nieistniejącej już opłaty środowiskowej i nie można mówić o dodatkowych kwotach. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, wraz z wejściem nowego prawa wodnego, Wody Polskie naliczyły spółce Wodnik opłatę stałą w formie informacji rocznej. Dotyczy to usług wodnych zgodnie z ustawą. I ponoszone przez spółkę opłaty za korzystanie ze środowiska w ubiegłych latach wynosiły 458 tysięcy, a na chwilę obecną opłaty za usługi wodne w pierwszym roku wynoszą 553 tysiące, są uiszczone zamiast opłaty środowiskowej. Przy swoim zdaniu stoi prezes Wodnika Wojciech Jastrzębski, który nie godzi się z nowym sposobem naliczania opłat i skierował sprawę do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ja mam nadzieję, bo to jest pierwszy podatek, ja mam taką nadzieję, że w toku wyjaśniania tej kwestii, bo myśmy się od tego odwołali przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, ta sprawa nabierze innego wymiaru i to będzie jednak wyglądało dla nas korzystnie. Na razie przygotowaliśmy na 30 kwietnia. Odpowiedni przelew, potem na 30 lipca i tak dalej, i tak dalej. Nowe prawo wodne jeszcze w okresie prac nad nim wzbudzało wiele kontrowersji. Dla jednych ma ono urealnić gospodarkę wodną, dla pozostałych jest puszką Pandory. Do tematu, kto ma rację, Wodnik czy Wody Polskie, powrócimy.